Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki na interwale dziennym. Dzisiaj jest środa, 18 marca 2020 roku i jak widzicie, mam zaznaczone na moim wykresie kilka ważnych poziomów. Przede wszystkim najważniejszym poziomem na chwilę obecną jest ten dołek wykonany 13 marca. Dołek jest dokładnie na poziomie 15 tysięcy złotych. Jak widzicie, wykonanie tej świeczki, przypominam, że jest to interwał dzienny, wykonanie tej świeczki jest dosyć interesujące, gdyż szczyt tej świeczki zielonej jest na poziomie 28 499, czyli jest to bardzo, bardzo interesująca świeczka pod względem swojej rozpiętości. Drugą najbardziej interesującą świeczką dzienną jest oczywiście tutaj ta czerwona świeca spadkowa, która wybija raz, dwa, w zasadzie prawie że trzy poziomy wsparcia, bo tutaj jeszcze był ewentualnie jeden. No i widać, że zamyka się znacznie, znacznie poniżej tych poziomów, więc tylko i wyłącznie analizując te dwie świeczki, dostarczamy sobie bardzo dużo informacji. Po pierwsze, na 15 tysięcy złotych był dosyć duży popyt na cenę Bitcoina. Jeżeli chodzi o przeliczenie na dolary, to była mniej więcej cena 3750, 3800, 3900, w zależności od giełdy, więc to były tereny cenowe niewidziane od kilku ładnych lat, dlatego nic dziwnego, że znaleźli się kupujący po takich atrakcyjnych cenach. Zdołali oni wywindować cenę aż do 28 500 zł, ale jak widzicie, ta cena równie szybko, jak została wywindowana, równie szybko spadła. Czyli mamy tutaj również po raz kolejny widoczne objawy podaży, która uaktywnia się, jeżeli ewentualnie zostanie wybity ten tutaj poziom 25 421 złotych. Nie mieliśmy oczywiście dotknięcia poziomu 29 390, który jest następnym poziomem oporu technicznego, no ale tutaj bardzo mało brakowało do tego, żeby ten poziom był wytestowany i jednak, powtarzam po raz kolejny, widać napór strony podażowej, jeżeli cena wyskakuje powyżej 25 tysięcy złotych. Tutaj jest druga interesująca świeczka ze szczytem na 24 712, która również ukazuje uaktywniania się już strony oczywiście podażowej, czyli niedźwiedzi. No z drugiej strony mamy jeszcze walkę o wyższe ceny, jeżeli chodzi o kupujących, również po tej świeczce. No i rezultat tego jest taki, że mamy cenę zamkniętą w takiej wąskiej konsolidacji, w wąskim przedziale cenowym. W zasadzie mógłby on się ograniczyć od poziomu 19 016 zł, no w zasadzie 24 712. Tutaj mamy właśnie tą konsolidację. Każda świeczka to jeden dzień, więc ona już trochę trwa. Być może będzie trwała nawet do końca tego tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy już bardzo, bardzo wyprzedany rynek. Mieliśmy nawet RSI na poziomie 21 punktów, co jest oczywiście poniżej poziomu 30 punktów, czyli poniżej tego teoretycznego poziomu wyprzedania rynkowego. Lekko mieliśmy zrobione odbicie, jeżeli chodzi o momentum wzrostowe, ale jak widzicie, nie ma tutaj absolutnie żadnego szału. Nie ma tutaj nic imponującego w tym kupowaniu przez uczestników rynku Bitcoina. Jak na razie ale RSI znajduje się w okolicach w zasadzie poziomu 30 punktów, dokładnie 32 punkty w tym momencie. Tak więc reasumując, widoczny jest nadal napór strony podażowej, jeżeli chodzi o Bitcoina. Widoczny jest również brak momentum wzrostowego, brak w zasadzie reakcji ze strony kupujących na tak atrakcyjne poziomy cenowe, które nie były widoczne od paru ładnych lat. Dopiero jeżeli cena spadnie poniżej 18-19 tysięcy, no to w tym momencie już tutaj mamy oczywiście większą aktywność byków, większą aktywność kupujących, ale tak długo jak cena jest zamknięta w tym przedziale cenowym, no to tak długo cały czas mamy oczywiście sprawę nierozwiązaną, rozstrzygniętą w kwestii, czy będą oczywiście jakieś wzrosty, które miałyby tutaj nam
prowadzi do tego, żeby wytestować w końcu poziom 29390, czy też będziemy mieli kontynuację spadków na Bitcoinie. Raczej wygląda to w dalszym ciągu prospadkowo, z tego względu, że sytuacja na pozostałych rynkach, oczywiście finansowych, jest bardzo nieciekawa, to znaczy dominują oczywiście spadki. Można nazwać, że co parę dni rynek notuje jakąś formę tak zwanego panicznej sprzedaży i mamy małe krachy na rynkach finansowych. Także Bitcoin najprawdopodobniej będzie jednak podążał w kierunku taki, jaki wyznaczą pozostałe rynki finansowe. To, że przez parę dni nie było tutaj wyraźnej korelacji między Bitcoinem a pozostałymi rynkami finansowymi, jak chociażby S&P 500, czy Dow Jones, czy inne indeksy światowe, globalne indeksy, benchmarki finansowe, nie znaczy, że ta korelacja oczywiście już się wyczerpała. Ona może w każdej chwili dosyć szybko powrócić, dlatego dobrze jest patrzeć na to, właśnie obserwować poziomy zaznaczone na wykresie oraz to, w którą stronę te poziomy zostaną rozegrane. Także jak na razie mamy chwilowe wyciszenie, chwilową konsolidację, ale nadal bardziej nastawienie i sentyment jednak na rynkach finansowych, no i również na Bitcoinie, jest skierowany właśnie na południe póki co. Także zobaczymy, w jaki sposób tego rodzaju sytuacja zostanie przez kryptoentuzjastów rozegrana w najbliższym czasie. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i oczywiście zapraszam na kolejną analizę niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.